politycy swoje, ale politycy mają to do siebie, że często naginają rzeczywistość, którą obserwujemy, do swoich politycznych celów, więc teraz zapytamy dziennikarzy i publicystów o to, czy są w Polsce równi i równiejsi. Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, Marek Pisa, tygodnik sieci. Panowie, zanim odpowiemy sobie na to pytanie, chwil jeszcze refleksji kilka na temat sprawy Kamila Durczoka. Wojtek Biedroń przed momentem dosłownie ujawnił na portalu w polityce.pl kilka nowych szczegółów sprawy sprawy Kamila Durczoka oczywiście. Zobaczmy ten materiał krótki z portalu. No właśnie, news Wojtka, news portalu w polityce.pl brzmi tak: w samochodzie byłego dziennikarza TVN znaleziono broń palną. Pytanie, czy ma to jakikolwiek związek z całą sprawą, no i jak zmienia to perspektywę pana Kamila? No rzeczywiście ta sprawa, to, że Kamil Durczok nosi przy sobie legalną, zaznaczam, broń, bo posiada na nią, jeszcze ciągle posiada na nią pozwolenie, to nie jest nic dziwnego. Mnie szokuje coś, inna kwestia. Pod warunkiem, że ma pozwolenie na noszenie, a nie tylko posiadanie nie, w domu. Ma również na noszenie. Okay. To nie ulega wątpliwości. Natomiast szokujące jest to, że facet, który ma, siadając, przypuszczam, że miał około 3 promili alkoholu we krwi, jeśli nie więcej, bo i to już jest szokujące w ogóle, to jeszcze ma przy sobie broń. No to idzie na, jak to mawiamy, idzie to na kolejny zarzut, tak? Bo tutaj może być zarzut, oprócz ewidentnej sprawy, jak odebranie mu pozwolenia, jak bardzo też możliwe, że odebranie mu możliwości posiadania kolekcji broni, bo to też jest inna kwestia, no to jeszcze może dojść zarzut karny właśnie posiadania przy sobie broni w momencie, kiedy był w upojeniu alkoholowym. To jest, w tym momencie człowiek zaczyna być po prostu niebezpieczny, nawet czy tego chce, czy nie chce. Znaczy, to nie jest tak, że on oczywiście szalał z bronią, wymachiwał przez okno, jadąc kompletnie pijanym przez pół Polski, ale rzeczywiście tę broń miał. No wszyscy możemy sobie wyobrazić, co się mogło zdarzyć, prawda? Bo w momencie, kiedy człowiek jest w takim upojeniu, naprawdę moim zdaniem nie panuje nad sobą, i to uderza, to szokuje w całej tej sprawie. Wydaje mi się, my tam też obalamy kilka mitów, to też przy okazji chciałbym powiedzieć, tam są jakieś opowieści. Bo sporo plotek było, tak, jest wokół tej historii. Pierwsza opowieść, że jakieś 20-latce z tych ustaleń, do których dotarłem w śledztwie i tych rzeczy, które widziałem do tej sprawy, to nie było żadnej 20-latki. Podróżował sam, no nie licząc psa oczywiście, który tak rzeczywiście był na pokładzie tego Dymitra. Tego pies miał na imię Sasza Kamila Durczaka. No to Marek przygotowany do programu. Widocznie może szkoda, że nie Piotr Wielki, bo też lubił zabawić się. Natomiast, więc tutaj nie ma takiej informacji, żeby ktokolwiek był. Ta osoba, gdyby doszło rzeczywiście do wypadku i byłaby w samochodzie, to miałaby naprawdę tylko kilkanaście sekund, żeby uciec gdzieś z miejsca, i to też przy ruchliwej trasie. Był przecież świadek, kobieta, którą... No dobrze, szanowni państwo. No i nie było, jeszcze jedna kwestia, tak, nie było żadnych narkotyków w samochodzie i nie było małpek, bo i taka była, czyli małych buteleczek po mocniejszym alkoholu, ani krówek. Więc jakby to przy okazji rozprawiamy, no to się panowie, z tymi poszczegóły odsyłamy na portal polityce.pl. My wracamy do naszego gorącego pytania, czy w Polsce są równi i równiejsi, bo przy okazji takich historii jak Kamila Durczoka, wcześniej Piotra Najsztuba i jeszcze kilku innych przypadków, pojawiają się komentarze, pojawia się oczekiwanie społeczeństwa, albo zarzuty raczej społeczeństwa, że nasz wymiar sprawiedliwości, nasze sądy mają problem z wymierzaniem surowych kar, surowych wyroków osobom znanym, lubianym, osobom, które uważa się za celebrytów. Jest ten problem, Marku, a może to jest po prostu trochę wyimaginowane zdarzenie, bo wyroki są, jakie są, dla wszystkich podobne. Ja myślę, że to jest kilka płaszczyzn. Problem z tym rzeczywiście bywa i na to mamy sporo przykładów, i tu nie tylko chodzi o dzisiejsze wydanie dziennika Fakt, który na dalszych stronach poświęconych zwykle gwiazdom przypomina kilka takich przypadków. Borysa Szyca, 0,7 promila, stracił prawo jazdy na 2 lata. Pani Liszowska, 6 punktów karnych i straciła prawo jazdy. Renata Dancewicz, 0,4 promila, straciła prawo jazdy na pół roku. I tak dalej, i tak dalej. Tomasz Stockinger, 2,3 promila blisko wyniku. Pamiętam Kamila sprawę Stockingera. Durczoka dostał między innymi rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Czy pani Ilona Felicjańska? Czyli widzimy, że zwykle ta kara jest, jeśli chodzi o... bym powiedział, wygodę życia, mało dojmująca, czasem trzeba zapłacić jakąś grzywnę, no i przez kilka miesięcy obyć się bez samochodu, ale to wszystko są ludzie, których spokojnie stać na kierowce, taksówki, to luksusowe, przeżyją na pewno. No ale mieliśmy też parę innych przykładów. Teraz przed tym programem sobie zerknąłem na to, jak wyglądało skazywanie celebrytów, i takich przykładów jak z dzisiejszego Faktu jest oczywiście więcej, bo jak aktorzy na przykład krzyczą pijani do policjantów: załatwię was, je psy, jesteście
to Antek Królikowski razem z kolegą Michałem Lesieniem, sprawa została umorzona. Nie wiem, co słychać w sprawie pana Dariusza Michalczewskiego, który miał bić żonę i posiadać kokainę, ale niewielkie ilości. No ale już taki mąż Edyty Górniak, 7 lat za śmiertelne potrącenie kobiety na pasach. Później się co prawda odwołał, kaucja 400 tysięcy złotych i wyszedł. Nie wiem, na jakim etapie jest w tej chwili ta sprawa. No ale ta sprawa apelacji była niewyobrażalnym skandalem. To wyrok, tak, który zaszokował naprawdę nawet zwolenników tak zwanej kasty sędziowskiej. Więc raczej te głośne przypadki potwierdzają to, że ze sprawiedliwością w takich sprawach w polskich sądach jest problem. Czy tak jest tylko w Polsce? Wydaje mi się, że nie, bo jak zerknąłem na to, co się działo chociażby za oceanem, to i tam mamy takie przypadki jak celebrytki Paris Hilton, która za jazdę po pijaku kilka godzin spędziła w areszcie, czy Mela Gibsona, który dostał 3 lata dozoru sądowego za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i grzywnę 1300 dolarów, czyli jakieś drobne musiał wyjąć z kieszeni. To oczywiście nie jest usprawiedliwienie, że gdzie indziej też jest źle, natomiast w Polsce ta kara rzadko bywa przykładna, a powinna być, zwłaszcza uważam w takich przypadkach. Nie chodzi o to, żeby surowiej karać celebrytów. Nie, oczywiście, że nie, ale zwłaszcza w takim przypadku sąd musi wziąć pod uwagę, że o tym będzie się mówiło i jeśli wciąż od lat, od dekad mamy problem z pijanymi kierowcami i policja mówi o tym na okrągło, co każdy długi weekend, no to musimy wszystkie ręce wyciągnąć na pokład i z tym walczyć, między innymi również za pośrednictwem sądów. To, czego ja się boję w tej sprawie, a już od wczoraj możemy się bać, to jest ta decyzja sądu i być może jej pokłosie o tym, że Durczyk wychodzi na wolność, ale nie widziałbym nic złego w samym fakcie, że on wyszedł, bo ja miałbym poważne wątpliwości, czy należy go wsadzać do aresztu tymczasowego. Jest dozór domowy, jest zakaz wyjazdu za granicę, jest też 15 tysięcy złotych kaucji. Oczywiście, że tak. Tu nie mamy do czynienia z jakimś poważnym pobiciem, morderstwem i tak dalej, więc zastanawiałbym się dwa razy. Natomiast jeśli sąd stwierdza, że człowiek, który miał 2,6 we krwi i zasuwał przez 370 km samochodem, nie stworzył zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym, to ten sędzia jest niespełna rozumu, po prostu. To znaczy, no że ten sędzia chce, żeby na naszych drogach było niebezpiecznie. Ale pamiętacie państwo doskonale historię pana Najsztuba, gdzie sędzia zastanawiał się nad kwestią, z jaką prędkością. Wojtku, skoro wywołałeś przykład pana Piotra Najsztuba, to oddajmy głos samemu zainteresowanemu. Sąd, jak kiedy rozstrzyga tą sprawę, nie ustalił ponad wszelką wątpliwość, że z jaką prędkością na przykład weszła ta pani na pasy. To bardzo ważne pytanie. No dlatego mówię, no to sąd się zastanawiał nad tego typu kwestią. Ja już pomijam, że tam są inne kwestie tej żenująco niskiej grzywny i tak dalej. Jest inna jeszcze kwestia, o którą zahaczył Marek. Ja też jestem zdania, że w tym przypadku areszt, przy tym, że on złożył naprawdę bardzo obszerne zeznanie i on się właściwie do wszystkiego przyznał, to nie ma niebezpieczeństwa mataczenia. Natomiast jest niestety linia, tak zwana linia orzecznicza w Polsce, tak? Czyli sąd, który by musiał mu dać areszt, to musiałby się zastanowić, czy w takich wypadkach, w innych, że tak powiem, przypadkach, no ale w podobnej sytuacji również były areszty. To jest pewien paradoks dzisiaj w Polsce, że ta linia orzecznicza, często sędziowie jej się bardziej boją wstawać wbrew linii orzeczniczej, niż boją się na przykład danego celebryty, jego wpływów, możliwości. Czyli ta linia orzecznicza była taka, że raczej w takich przypadkach aresztu się nie stosuje. Po prostu się nie stosuje aresztu w takich przypadkach. Wystarczyłoby, żeby tej pani, która była po części ofiarą tego zdarzenia, pół włosu by spadło z głowy, no to wtedy mamy inną sytuację. Natomiast no, sędzia zachował się dość zachowawczo. Ja na przykład uważam, że sąd to nie tylko kwestie kodeksowe. Wiecie, dlaczego będąc sędzią dałbym mu areszt mimo wszystko? Żeby też pokazać, jest tak zwane dobro społeczne, pokazać, że skoro na najwyższym stopniu piramidy społecznej osoba robi takie rzeczy, to mamy tu do czynienia z działalnością prewencyjną sądu, tak? Czyli jakby sąd mówi, o nie, kochany, gadasz, moralizujesz, znają cię wszyscy, jesteś dla wielu przecież wzorem i tak dalej. Idziesz tylko, czy wtedy nie dochodzimy do wniosku, że celebrytów, prezenterów, polityków trzeba oczywiście, że tu jest dyskusja na kanwie teorii prawa może to bardziej niż wykonywania prawa, ale zostawmy to na może inne spotkanie. Jest dla mnie natomiast szokujące, są na przykład bardzo niskie grzywny
tych przypadkach. To jest w ogóle uderzające. 15 tysięcy. Ludzie, którzy. To akurat poręczenie, ale. To jest w ogóle ciekawa rzecz z tym poręczeniem, ponieważ ja usłyszałem teorię, oczywiście jest to na razie niepotwierdzona informacja, ale brzmi ona mniej więcej tak, że Kamil Dudziak jest spłukany, że to poręczenie 16 tysięcy złotych to jest maksymalnie, ile sąd mógł dać. A przepraszam, a ten samochód to był pożyczony, czy nie? Samochód nie może stać się zabezpieczeniem w takiej sprawie. Kolejny paradoks polskiego prawa. Okej, ale pytanie brzmi, czy jeśli samochód był jego, to on faktycznie jest spłukany, bo zdaje nie, no, się, że ten samochód jest wart jakieś 200 tysięcy. Jeszcze tak? Ciągle lekko pewnie około 200 tysięcy przy tym. Ale mówię, to jest tylko plotka, natomiast dla mnie tak czy inaczej, 16 tysięcy złotych poręczenia w takim przypadku, gdzie facet ma naprawdę bardzo wiele do stracenia. Dla mnie to jest szokujące zupełnie. Myślę, pewnie... Nie potrafię tego zrozumieć. Ale ile było grzywny przy tym, przy Najsztubie? Chyba wszystkiego z nawiązką 40 tysięcy złotych? Tego nie wiem. Mogę ci powiedzieć, ale przy Ryszardzie Rynkowskim, który pijany wymachiwał bronią pod swoim domem. Tam było 5 tysięcy złotych grzywny i terapia psychiatryczna. No więc to są kwestie śmieszne. Znaczy to w ogóle to okazuje kompletną degrengoladę. No, ale panowie, może jest tak, że w przypadku Kamila Dudziaka i tego, jakie zarzuty usłyszy, w grę wchodzą z drugiej strony kwestie polityczne. Tak przynajmniej sugeruje adwokat zatrzymanego, później już wypuszczonego na wolność Kamila Dudziaka. Kamil Dudziak przygotowuje się do procesu. W tym procesie będzie go bronił pewien adwokat. Posłuchajmy jego argumentacji sprzed kilku dni. Kwalifikacja prawna nie znajduje podstaw w zgromadzonym materiale dowodowym i obawiamy się, że może to być wykorzystane do ataku na człowieka, który dotąd krytykował władzę. No właśnie, pan adwokat Zacharski mówi, że prokuratura postawiła taki, a nie inny zarzut, dlatego, że pan Kamil Dudziak w ostatnim czasie, w ostatnich 4 latach tak naprawdę, nie miał dnia, by nie skrytykował ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Ale o co chodzi panu mecenasowi? Który zarzut mu się nie podoba w stosunku do faktów, jakie miały miejsce na... Jak rozumiem, ten, że nie rodzę północ-południe, jakby nie było, że nie stworzył zagrożenia. Prowadził po pijaku. Czy człowiek, który prowadzi samochód, będąc nawalonym jak stodoła, stwarza zagrożenie? No, sąd ma wątpliwości. No stwarza. Podzielił wątpliwości pana mecenasa. Przedszkolaka podejrzewam. Ale nie dla sędziego, czy pana mecenasa. Pamiętajmy, ale to czy nie słyszeliśmy tego w sprawie Piniora, czy nie słyszeliśmy tego samego w sprawie Gawłowskiego? No przecież to jest argument, który oni poruszają zawsze. Czyli co, Wojtku, odpowiadasz na pytanie, czy są w Polsce równi i równiejsi? Tak, są? Moim zdaniem są równi i równiejsi, o czym na przykład świadczą decyzje różnych sądów w przypadku różnych osób. No w sprawie Piniora, gdzie była ewidentna, powtarzam, mimo dość szerokich wyjaśnień, które on składał przed prokuratorem, możliwości obawa matactwa, sąd mu nie dał aresztu tymczasowego. Z Gawłowskim jakie były jazdy? Przecież ten facet w jednym z kluczowych momentów śledztwa i przedstawianymi zarzutami łaził wolno, dzwonił do kogo chciał, mógł wpływać na kogo chciał i tak dalej. No, wyobraźcie sobie sytuację, że macie bandziora zamieszanego w dużą operację, jakąś operację korupcyjną i on se łazi, wszyscy się zastanawiają, czy dać zarzut, a czy Sejm się zgodzi i tak dalej, i tak dalej. I po czym dochodzi do sytuacji już przed sądem, a sąd na przykład pomija oczywiste dowody. No, to jest człowiek równiejszy, tak. To jest człowiek, który ma większe prawa, moim zdaniem, niż inny obywatel. No ale czego szukać dalej, skoro wystarczy groźnego bandytę, zabójcę dziecka, który miał przy sobie niebezpieczne narzędzia, skuć za nogi i za ręce, i rzecznik praw obywatelskich wrzeszczy na pół Polski, że dochodzi do tortu. A jak redaktor pyta, odpowiedziałby w tej rozprawce, czy są w Polsce równi i równiejsi, gdyby trzeba było maturalnie odpisać? No niestety są. No postawiłbym taką tezę. Wojtek podał na to kilka przykładów, ja wcześniej kolejnych kilkanaście chyba. To jest szalenie niebezpieczne oczywiście, to jest niebezpieczne dla nas wszystkich. Sędziowie czasem nie zdają sobie sprawy, jaka odpowiedzialność na nich ciąży, nie tylko w tej jednostkowej historii, którą mają do rozstrzygnięcia na sali sądowej, ale też w szerokim wymiarze społecznym. No i tutaj dotykamy takiej historii. Zastanawiałbym się, czy stawiać jakieś kategoryczne tezy w sprawie Kamila Dudziaka, natomiast ta decyzja wczorajsza sądu o podważeniu jednego z dwóch zarzutów wygląda bardzo niebezpiecznie. Jedna nadzieja w tym, że to nie ten sąd będzie, nie ten sędzia będzie później wydawał. No nie, ale na będzie pewnie wyższa instancja, to będzie jeszcze gorzej. Wrócimy do tego, jaki wyrok usłyszy Kamil Dudziak, jaka będzie linia obrony, jakie będzie argumentacja sądu. Na razie odpowiadaliśmy na pytanie, czy są w Polsce równi i równiejsi. Marek Pyza, Tygodnik Sieci, Wojciech Biedroń, Polityce.pl. Dziękuję bardzo. Marcin Fiołek, Telewizja w Polsce.pl. Za moment kolejne, niezmiennie, nie
niezmiernie ciekawe pytania i gorące także naszej stacji. Zostańcie Państwo z nami, wracamy za chwil kilka.